10 czerwca wspominamy błogosławionego Jana Dominici, biskupa. Jan Benchini, zwany także Janem Dominici, od imienia jego ojca Dominika, urodził się we Florencji pod koniec roku 1355 lub na początku 1356. Wcześniej poprosił o habit dominikański. Mimo że się jąkał, przyjęto go do zakonu w 17 roku życia. Studiował we Florencji, w Pizie i w Paryżu. Kilkakrotnie spotkał się ze świętą Katarzyną ze Sieny i był zafascynowany jej postacią. Modląc się później przed jej obrazem, poczuł, że przestał się jąkać, a jeszcze później jej wstawiennictwu przypisywał uzdrowienie schorzałej nogi. W roku 1381 mianowano go subprzeorem Santa Maria Novella. Kilka lat później był już przeorem, a w roku 1388 błogosławiony Raimund z Capui, ówczesny generał zakonu, mianował go swoim wikariuszem generalnym z zadaniem przygotowania reformy. Przedsięwziął ją w Chioggi, a następnie w umbryjskim Città del Castello. W roku 1393 został wikariuszem dla wszystkich zreformowanych domów na terenie Italii. Przeprowadził równocześnie reformę u dominikanek. Jego pracę przerwał w 1399 roku zakaz władzy miejskiej i wygnanie z miasta. Udał się więc do Florencji, gdzie zasłynął jako kaznodzieja. Pozyskał zaufanie papieża Grzegorza XII, który uczynił go swoim doradcą, a w roku 1408 mianował arcybiskupem Dubrownika i kardynałem tytularnym Bazyliki Świętego Sykstusa. Był mężem roztropnym i wiernym, również podczas niespokojnego soboru w Konstancji. W związku z herezją Jana Husa został wysłany przez papieża Marcina V jako legat do Czech i na Węgry. Zmarł w Budzie 10 czerwca 1419 roku. Papież Grzegorz XVI zatwierdził jego kult 9 kwietnia 1832 roku. Módlmy się. Boże, dawco rady i miłości, Ty dla zachowania jedności Kościoła i rozwoju życia zakonnego umocniłeś błogosławionego Jana, biskupa, duchem męstwa. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy stale dążyli do jedności i pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłości.